Cześć, nazywam się Patryk Bełzak. Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Użytkowników Elektronicznych Papierosów Vaper. Moja historia z wapowaniem zaczęła się już gdzieś na początku 2012 roku. Zaczęło się od po prostu potrzeby zmiany nałogu. Paliłem papierosy, czułem się z tym źle, z każdym rankiem coraz gorzej. Czułem potrzebę zmiany, natomiast nie potrafiłem poradzić sobie z tym do tego stopnia, żeby rzucić palenie samodzielnie całkowicie. I szukałem jakiejś alternatywy, bo nie uważałem, że plastry czy tabletki są dla mnie dobrym rozwiązaniem, nawet nie podjąłem próby. I znalazłem właśnie taki produkt jak elektroniczne papierosy. To się zaczęło troszeczkę po rodzinie, bo w rodzinie były używane, więc stwierdziłem, że spróbuję. No i spróbowałem w taki sposób, że automatycznie przełączyłem się ze zwykłych papierosów na elektroniczne papierosy. Proces mojego rzucania palenia ze papierosami był w zasadzie bardzo prosty, a jeszcze fajniejsze było to, że dzięki temu procesowi udało mi się rzucić palenie całkowicie po jakimś czasie, chociaż wcale nie planowałem. Zacząłem używać elektronicznych papierosów, bardzo mnie się to podobało, używałem ich przez długi czas, kilka lat. Po jakimś czasie wymyśliłem sobie, że zmniejszę ilość dawkowanej nikotyny. I tak zmniejszałem, aż doszedłem do zerówek. No a jak już doszedłem do zerówek, to stwierdziłem, że po co w ogóle tego używać. I tym sposobem rzuciłem palenie. Jestem żywym dowodem tego, że papierosy pozytywnie wpływają na ten aspekt. Cała przygoda ze stowarzyszeniem i z wapowaniem zaczęła się od tego, że kiedy zacząłem chmurzyć, pomyślałem, że fajnie byłoby umożliwić większej ilości osób korzystanie z tego produktu przez założenie po prostu biznesu i sklepu internetowego. Chciałem prowadzić sprzedaż dobrych produktów dla użytkowników. Chciałem, żeby inni palacze też mieli możliwość skorzystania z tego produktu, żeby mogli zobaczyć, o ile lepiej będą się czuli, jak przestaną palić zwykłe papierosy, przerzucą się na elektroniczne. W międzyczasie zacząłem udzielać się na forach internetowych. Tam poznałem kilka osób, które były zainteresowane też tematem elektronicznych papierosów od strony legislacji. No i tak spotkałem się z osobami, które chciały utworzyć stowarzyszenie. W 2013-2014 roku zaczęliśmy pracę nad utworzeniem statutu stowarzyszenia, nad rejestracją tej organizacji. Byłem jednym z 15 członków założycieli stowarzyszenia. No i tak to wszystko się zaczęło. W 2014 roku w połowie udało nam się stowarzyszenie zarejestrować. Moim głównym osobistym celem do działania takiej społecznej, do działalności społecznej w stowarzyszeniu jest chęć tego, żeby wszyscy mieli możliwość skorzystania z tego produktu, żeby mogli przekonać się bez poczucia braku równouprawnienia względem innych produktów, które są na rynku, które mogą służyć rzuceniu palenia, do tego, żeby mogli sobie ten produkt spróbować. Niestety w tym samym czasie pojawił się pomysł utworzenia nowelizacji dyrektywy tytoniowej na poziomie Unii Europejskiej. Dyrektywa o skrócie roboczym TPD, Tobacco Product Directive, wchodziła, pojawiła się jej propozycja. No i to z głównym zadaniem stowarzyszenia było tą dyrektywę w jakiś sposób zmodyfikować, tak żeby nie była krzywdząca, dlatego że pojawiały tam się zapisy, które dyskredytowały w dużej mierze rynek papierosów na rynku w ogóle wyrobów nikotynowych. Jako stowarzyszenie niejednokrotnie braliśmy udział w konsultacjach społecznych, próbowaliśmy dotrzeć do rządzących petycjami, zapraszaliśmy ich na fora nikotynowe, na spotkania naukowców, gdzie były prowadzone rozmowy na temat nikotyny. Niestety mam wrażenie, że rząd wówczas był głuchy na nasze wnioski, na to, jakie dowody próbowaliśmy naukowe przedstawić, podczas gdy w wywiadach lub w informacjach prasowych powoływali się na informacje, które w naszej ocenie i w ocenie przynajmniej tego środowiska naukowego, z którym mieliśmy do czynienia, były przynajmniej nieprawdziwe.